Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj ruszamy pełną parą do kolejnego formatora. Jesteśmy w Epsilarze, czyli można powiedzieć w trzecim konwerterze, ponieważ Epsi to jest trzecia litera z greckiego alfabetu. Epsi? Tak, raczej tak, Epsi. Epsilon konkretniej, dlatego Epsilara. Mamy tutaj potworki. Widzę, że część się porespiła, bo już tutaj raz byłam z Kają i wtedy nie było tutaj tych raptoidów nowych. Ale czy to coś złego? Nie wiem. To się okaże dopiero za chwilę. W sumie spoko, taki raptoid na rozchodne. Tylko coś się tak strasznie dzisiaj te potwory skręcą. Nie mam ignorowania bólu. Niestety, jak sobie używałam rytuału, to... Wow! Dobra, kolejny potwór już chyba się do mnie wybiera, jak najbardziej. Pan szperacz. Szperacze to akurat banał. Także tutaj nie ma co się przejmować. Nie wiem, jak będzie tutaj z konwerterem. Raczej będziemy go też chcieli w całości zbadać. Tu widziałam jakiegoś stwora, już nie widzę. Jest wykolejeniec. Tu nikogo nie ma? Nie. Tam mamy dalej wejście. Spoko. Dobra, tutaj jest akurat lepiej sobie po prostu wejść tak w niego. Jak w masełko. Muszę się oszczędzać. No jeszcze jest jeden szperacz, który przeleciał przez szparę. Damy radę. Spoko. I tutaj już nie mamy nic więcej chwilowo. Tutaj w Epsilarze mamy miksturkę, więc będę się za nią rozglądała. Okej, tu mamy już gorszych przeciwników. Jest olbrzym. A na niego to najlepiej użyć tego. Pozwolić mu do nas podejść. Najlepiej, żeby razem z tym raptoidem nie przylazł, bo będzie mi sprawiał kłopoty. Chyba, że najpierw ten raptoid się zdecyduje. To w sumie... Okej, zdecydował się. Oba się zdecydowały w grupie. Dobra, Kroni się zajmie tamtym, ja się mogę zająć tym. Żaden problem. W ogóle nie zwróciłam uwagi z tego, co widzę teraz, na ilość moich komórek, które mam tutaj do zadawania potworom bólu. Ale to raczej nie problem. Weźmiemy sobie broń. Pan raptoid zaraz będzie... leżał. Super! Nowy poziom mamy. To wiecie co, ja bym skorzystała sobie z okazji i byśmy na szybko poszli tutaj do bastionu. Kupić sobie przy okazji... W ogóle też taka rzecz. Ach, ja mam walkę już rozwiniętą na full. To by mi się przydało, więc moglibyśmy pójść w bud... Tego się mogę nauczyć. Chociaż bardziej bym wolała tutaj witalność, także weźmiemy sobie, damy w budowę te dwa punkty. Z umiejętności chwilowo, które chciałabym wykupić, raczej skorzystamy sobie, nie wiem z czego, mogłam dać też zręczność, ale dobra, to nieważne. Te rzeczy u Morkonów to mnie raczej nie będą mi potrzebne. Pełna ochrona też mi niepotrzebna. To bym chciała odblokować, ale chwilowo nie mamy jak. Także dobra, przetrzymamy sobie na razie ten punkt, ale będę chciała na pewno tutaj sobie wykupić właśnie te rzeczy do mojej broni. Bo ta broń ciężka naprawdę się przydaje na te, wiecie, potwory takie jak jakieś tam diabelskie czerwy albo właśnie te olbrzymy. Nie czuję, żeby był wtedy z nimi jakiś taki problem, bo prawda jest taka, że tak to jest problem. Chcę coś kupić. O matko, chcę coś kupić, gościu. Najpierw sprzedamy syf, który mam, którego już i tak nie założę nigdy w życiu.
Jak widzicie, tutaj bardzo łatwo jest sobie... Dobra, tego i tak nigdy w życiu nie założę. Tego tym bardziej nie. Wyrzutniak... Nie no, po co mi to? Wielki łuk sobie może zostawię. Tutaj mamy to pod trójką. To jest też super broń, miotacz oszczepów. I wyrzutnia rakiet. To sobie akurat zostawimy. Szczerze, to zrobimy też tak. Tego w życiu nie założę. Żywe istoty. W życiu tego nie użyję. Koszula kleryków. Po co mi takie rzeczy są w ogóle potrzebne? A tego syfu tutaj na dole, to ja nie powiem, ile mam. Bo nawet mam jakieś paliwo, które nie jest wrzucone. A tutaj to już całkiem. To wszystko mogę sprzedać i kupić sobie za to amunicję do broni. Także wykorzystajmy ten moment na to, żeby się wzbogacić. Tutaj naprawdę nic mi się z tych rzeczy nie przyda. Przynajmniej chwilowo. Zawsze możemy to znaleźć, zawsze możemy to kupić, zawsze się te potwory biją. Widzieliście, ile ja mam zębów? Naprawdę, to jest po prostu hit. Jakieś filiżanki, talerze. Po co mi to jest w ogóle potrzebne? Holoprojektory. To tak samo. Pieniądze ze Starego Świata. I tutaj już zostawimy sobie. Zaakceptuj wymianę. Zaraz sobie jeszcze kupię rzeczy, ale zanim to jeszcze sobie weźmiemy... tutaj... otworzymy te torby. Smith, chcę coś kupić. I ty miałeś chyba tam amunicję, z tego co mi się kojarzy. Oczywiście, że masz. Kupię od ciebie całość, zaakceptuj wymianę. O, zaraz powinien mieć tego więcej. Bo im się takie rzeczy respią, na szczęście. Masz to? Czy ja minęłam? On ma aż 3 te paliwa, mogłabym w sumie sobie kupić. Czy to by się już to odrespiło? Nie, co ciekawe nie. Chyba, że muszę wyjść. Bo tak też się czasami dzieje. Jak nie, to i tak te 200 nam wystarczy. Dobra, na razie nie masz, ale za niedługo powinieneś mieć. No i dobra, wracamy w takim razie do Epsilary. Dobrze mówisz, że to jest Epsilara? Tak. Nie pomyliłam się, wow, niemożliwe. I co? I lecimy w takim razie do formatora. Zobaczymy. No, ta broń ciężka jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o jakieś olbrzymy, jeżeli chodzi o takie potwory. Wiadomo, tam gdzieś na kuratorów, czy tych podżegaczy, czy wykolejeńców, to akurat lepsza jest zwykła broń. Przynajmniej mi się lepiej korzysta. Ale gdzieś tam w przypadku takich potworów większych, czy tam nawet troli, to fajnie ta ciężka broń działa. Jestem zadowolona. Ogólnie muszę wam powiedzieć, jakie rzeczy mam w planach odnośnie tej serii. To znaczy, robimy, wiadomo, wątek fabularny, zadania poboczne, w sumie mamy wszystkie zrobione praktycznie. Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. Dzięki, Kroni, za info. Ale w czym rzecz? No, chodzi mi głównie o to, że... chodzi mi głównie o to... Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Aha. Zadania poboczne to jest jedno, zadania dla towarzyszy to jest oczywiście drugie. Ale są też takie rzeczy, jak na przykład właśnie te eliksiry eleksowe. No tu jest diabelski czerw. To się rychło w czas, widzę, zorientowałam. Są też rzeczy właśnie poboczne, takie jak zbieranie wszystkich eliksirów, robienie takich rzeczy. I to jest w sumie spoko sprawa. Ogólnie jest sporo rzeczy fajnych, które można w tej grze robić i które ja będę chciała zrobić. Mamy też coś takiego jak fragmenty mapy do znalezienia. Wiecie co, ciekawi mnie, jak to działa na takie małe potworki. Ojej. Aż uciekł ode mnie. Dobra, nie będę marnować sobie naboi, nie? Bo właśnie jest tego sporo do zrobienia.
Są właśnie fragmenty mapy, wszystkie teleporty na mapie, tak jak ja już zrobiłam, eliksiry eleksowe, jedne, drugie. Jest też mapa legendarnych broni i to też myślę byłaby naprawdę fajna rzecz. Ja jedną mam i to jest ten cały Bum Bum i Papa. Bum Bum Papa konkretniej. Sami widzicie, że to całkiem fajna broń. Dobra, tam jest ten czerw jeszcze, to za chwilkę. Tam jest kolejne przejście. Dobra, tego czerwia pójdziemy ogarnąć. Granaty tutaj mogę sobie podnieść. Ej, moment, co? Tutaj gdzieś na tym terenie powinna być miksturka. O ile jej nie zebrałam, bo tak też może być już. Chyba, że będzie tam dalej. Przy tym czerwie na przykład. Bardzo to jest możliwe. One właśnie rzucają tym gównem. No nie jest dobrze, bo trafiły mi się i czerw, i olbrzym. Ale plusem jest to, że olbrzym się zajął chyba Kronim. Ała, a nie mną. To jest tylko taki plus. Jeszcze tak z cios. Super. Dobra, wyciągniemy sobie. Tutaj może być gdzieś ten eliksirek. Fajnie, że mogę się z tym, wiecie, też robić różne takie fikołki i tak dalej. Dawaj, Jack, zładuj. No i pięknie. Tu może leży gdzieś ta miksturka właśnie na to doświadczenie, bo nie bez powodu ten punkt mam tutaj zrobiony. Mały napój eleksowy. Pięknie. To możemy sobie to odznaczyć już. Niczego już tutaj nie znajdę. Siup, ściągamy. Będę pamiętała, że tutaj akurat znalazłam, bo to jest wiadomo formator, więc tutaj raczej ciężko będzie zapomnieć, że tu byłam czy nie byłam. Moment, tu jest przejście i tutaj było przejście, czy mi się wydawało? No, jak najbardziej. Tylko teraz pytanie, czy one się łączą ze sobą, czy nie? Nie wiem tego. Tu jeszcze jakieś graty. To wygląda jakby się łączyły ze sobą. Chyba pójdziemy tamtym dalszym. A jak nie, to i tak będziemy i tu, i tu. Ojej. Dobra, to są takie w miarę podstawowe te potworki. Tylko nie mam rytuałów żadnych włączonych. Ała, no! Grę mi ścięło tak, że w ogóle nie mogłam nic zrobić. I jeszcze mi się nie uda. Chciałam zrobić unik i tak mi to nic nie dało. Gniew jeszcze zarzucamy. Dziełotwory to raczej tam spoko. Ty się już przewróciłeś? Co, Kroni ma takie właściwości? No to wychodzi. Ten czerw chyba biegnie, albo mi się wydaje. Nie. Ale tak, to jest jedno i to samo przejście. Wiecie co? Okej, ten czerw to jednak biegnie chyba na mnie prosto. Dokładnie. Ała, ale się dałam bez sensu. Dobra, Kroni sobie tam poradzi raczej. Spoko, ładuj, Jax. Ważne, żeby się nie dać tym trafić, bo to jednak... gdzieś tam robi obrażenia. Ten pełzacz jakby tak... O, pięknie. Super. Expik się sam sypie, nie? Tutaj sobie weźmiemy trochę regenerację. Dobra.
I sprawdzamy kolejne miejsce. Tutaj mogę iść w tę stronę. A jak to wygląda sprawa z komputerem? Okej, aktualnie to jesteśmy poza mapą w ogóle. Przyjemnie widzę. To w którą stronę jak idę, to się zbliżam w stronę czegokolwiek. Okej, tu jest puste. Tu jest łysa uliczka. Czyli musimy iść w drugą stronę. O, proszę bardzo, Eleks możemy znaleźć sobie czysty tutaj. Amunicja do miotacza pocisków. Coś tu jeszcze chyba mogłam zebrać? Nie, wydawało mi się tylko. Trzeba przyznać, że te formatory fajnie wyglądają, bo niby są, wiecie, opanowane przez jakieś tam istoty obce. Ale no, jest ta zieleń tutaj utkwiona w środku, prawda? Dobra, wychodzi na to, że mamy jedną drogę aktualnie. Więc idziemy tędy. Nie wiem, czy Epsilara jest jakaś duża. Pewnie taka jak wszystkie. Tu jest jakaś pierwsza uliczka, także skorzystamy sobie z niej. Tutaj chyba będę potrzebowała raczej zwykłej broni. No. Chociaż tam dalej nie. Raczej będę potrzebowała czegoś lepszego. Spoko. Ojej, dobra. Jakby tak Kroni się tym zajął, dziadostwem. Bym była zadowolona. Dobra, gniewu nie. Dobra, gniew mam. Ignorowania nie mam. Bazyliszkiem to akurat właśnie ja bym się zajęła. Spoko. Tutaj byśmy wyciągli cięższą artylerię. Zdziabnie mnie to. Spoko. Tam jest diabelski czerw, który już mnie atakuje. Spoko. Dobra, jakimś cudem do mnie doskoczył. Okej. Chyba nie strzeliłam? Nie wiem. Tak dziwnie to zabrzmiało przez chwilę. Okej, sprawdzamy sobie najpierw tutaj teren. Widzę, że jest jakaś nawet torba z Eleksitem. W sumie spoko. Muzyczka dalej nie ucichła, ale nie ma tutaj już niczego. Dobra. W sumie git. Zobaczymy, czy te uliczki się ze sobą łączą, bo tak też może być. Tak, łączą się ze sobą. Może się okazać, że ja się, wiecie, tak gubię, ale tak naprawdę to może się okazać, że tutaj nie ma jak się zgubić, bo właśnie się wszystko ze sobą łączy. Eliksir maga znalazłam. Moglibyśmy sobie go wypić. Eliksir maga. Ja nawet nie mam chyba przepisu na eliksir maga. Mi się tak coś kojarzy. Tu też możemy wypić. Od razu. Dobra, tam jest dalsze przejście. Ja jeszcze bym sobie poszła tutaj i zobaczyła, czy te przejścia się ze sobą łączą. No, łączą się ze sobą. Tak, dokładnie. Okej, to wcale nie jest jakoś trudno tutaj, przynajmniej na pewnym etapie. Tylko trzeba łączyć fakty. A najlepiej to w sumie, wiecie, wchodzić w każdą boczną uliczkę i potem się cofnąć. A nie na odwrót, bo jak najpierw wejdziemy w coś, a potem się cofamy, to łatwo się zgubić. Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Kroni, pocieszasz mnie naprawdę. Cóż to jest za miejsce? Aha. Dobra. Witam cię serdecznie. Okej, dostałam.
Dobra, czerw już się mną zainteresował. Trochę tu jest wąsko, żeby się lać z nim. Chodź tu. Hej. O gościu. Aj, dobra, dałam się. Gdzie skakał? Dobra, jeszcze tak cios albo dwa. Dobra. Kroni sobie tam radzi? O, ubił to. Niewiarygodne. Co to jest, ja się pytam? Dlaczego to tak świeci na samym środku pomieszczenia? Wcześniej też tak było? Nie zwróciłam na to uwagi. Dobra, i teraz pytanie. Gdzie może być najpierw komputer? Okej, komputer będzie chyba w tę stronę. Nie wiem, bo mi gra nic nie pokazuje. Teraz może będę widziała? Nie. Nie, tam nie jest komputer, tam są dodatkowi wrogowie. Dobra, czyli komputer będzie w tę stronę. Wiecie, tamto pomieszczenie z dodatkowymi wrogami, to ja sobie zostawiam na koniec. Bo ja wolę najpierw ogarnąć sprawę komputera, czyli rzecz taką fabularną, a tamto miejsce jest po prostu miejscem dodatkowym, nie? Tak jakby tamto miejsce to jest takie miejsce mocy. Tu jest komputer, tak. Wydaje mi się, czy się wszystko na mnie już rzuciło. Tak to wyglądało przez moment. Ten czerw idzie chyba do mnie, nie? Ten. Pomogłabym w sumie Kroniemu, ale... Ten czerw zaraz będzie mi sprawiał takie kłopoty. Że wiecie. Przyblokowałam się trochę przez moment. No. Dobra, uniknęłam na szczęście. Okej. Jeszcze tak z dwa ciosy. Spoko. Dobra, no troszeczkę był strzeżony komputer. Ale nie oszukujmy się, najgorzej jest po drugiej stronie. Tu jeszcze pewnie będą jakieś stwory, bo chyba widziałam. Albo i nie. Nie, to już jest wszystko tutaj, czego mogę się spodziewać. Super, mamy centralny komputer. Od drugiej. Zlokalizowano formator centralny. Rozpoczynam przejmowanie. Ustanowiono połączenie. Przesyłanie danych. Odwracanie polaryzacji formatora. Oczekiwanie na zatrzymanie procesów. W porządku. Udało nam się dokonać repolaryzacji dwóch formatorów. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Należy skorygować założenie dotyczące autonomicznej pracy jednostek kontrolnych. Wykryto silny wpływ jednostki kontrolnej Zero ze statku matki. Rozumiem. Namierzyłeś Kassandrę. Czy to pomoże nam unieszkodliwić główny formator? Odmowa. Algorytm kluczowy oraz kompletny profil Kassandry niedostępne. Jasne. Czyli jednostki kontrolne pozostałych formatorów to po prostu mniejsze wersje Kassandry. Panuje nad każdą z nich. Odmowa.
Stwierdzenie mniejsze wersje sugeruje niższą liczbę algorytmów lub interfejsów. Dobra, łapię. Miałem na myśli, że wszystkim steruje Cassandra. Świetnie. Teraz możemy wyłączyć ręcznie pozostałe formatory lub ruszyć prosto na główny, by powstrzymać terraformację. Potwierdzam. Powinienem jeszcze raz omówić to z Wardekiem. Tak czy owak, w drogę. Trzeba stąd spieprzać. W gotowości. No dobra. Ja będę chciała wyłączyć oczywiście wszystkie formatory. Więc kolejny się szykuje dla nas już za chwilę. Prawdopodobnie. Ale pamiętajmy, że jeszcze mamy pomieszczenie dodatkowe, gdzie możemy znaleźć zawsze coś fajnego. I znaleźć sporo expa. Jak widzicie, naprawdę teraz się sypie to po prostu. My jesteśmy tutaj. Cóż. Lecimy w takim razie na drugą stronę. Czyli do tego dodatkowego pomieszczenia z expikiem po prostu. Jak widzicie, ten formator jest zbudowany trochę inaczej niż tamten. Gammara była większa. Mamy ekipę z Warszawy. Dobra, mamy podżegaczy na sam początek. To wiecie, że jakieś żadne wyzwanie nie jest. Wiadomo, że najwięcej problemu to sprawiają nam kuratorzy, a raczej nawet i zwierzchnicy. No, może kuratorzy, wiecie, w grupie gdzieś tam, no nie? Dobra, bo ja się muszę troszeczkę tutaj podkoksić, nie? Bo niepotrzebnie się daje w ogóle, zacznijmy od tego. No, co to ma być, Jax? Dobra, tu jest większa ekipa z Warszawy chyba. Weźmiemy sobie tak. Na 3 hity są podżegacze. Dawaj, Jax. Jeszcze raz. Spoko. Dobra, podżegacz. O Jezu, dobra. Bo ci kuratorzy mnie tu wykończą, nie? Musimy się trochę wycofać. I się wyleczyć najlepiej. Dobra, no atakuje mnie 3. Na ile ja fizycznie jestem w stanie pokonać 3 kuratorów, to nie wiem. Jeden ma granat w ręku. Jeden strzela z działka. Dobra, tu jest, widzę, większa rozpierducha niż tam była. O, ja pierdykam. Tu się trzeba wycofać. O Jezu, Jax, proszę cię. Ty, gościu, no uspokój się. Dobra, tu jest kurator. Tylko, że ich tu jest paru. Ja pierdolę, nie? Dobra, no chodź. Ale nie podłaś mi pod miecz, Jax, co? Musimy się z nimi, wiecie, pojedynczo bawić, nie? No! Weź go! No co jest? Ja pierdolę, nie? Co to miało być w ogóle? Dobra. Poczekamy sobie na ignorowanie bólu. Żeby zażyć. I teraz tak. Tu jest czysto po tej stronie w miarę. Gniew. To co, może najpierw do ciebie.
spoko. Okej, tu jest jeszcze jeden jakiś przeciwnik. Chociaż nie, bo to są ci z góry. Super. Schowaj to, gościu. Okej, przyszedł zwierzchnik, nie jest dobrze. Tego kuratora, jakbyśmy tak... No... Jax. Jest strzał, nie? Dobra, bo zwierzchnik to jest naprawdę perfidna istota. Okej, spoko. Nie ma tragedii. Sru. Pięknie. Tu jest czysto. Tu jest jeszcze jeden kurator. A nawet nie jeden. Ale zaczniemy sobie od tego. Kurde, drugi też się striggerował, nie? Dobra, zobaczymy. Wow! Okej, już tam tego nie ma. Super. Gościu. Tamten nas atakuje? Nie wiem. Chyba nie. Dobra. O, tu jest zwykły ten podżegacz, dobra. Tam gościu z góry w ogóle ciska na, granatami w nas. Spoko. Tu jest kolejny kurator. Nie wiem, czy dostałam. Schowasz tę broń? Ćwoku? Czy nie masz zamiaru? Wow, 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 bo tu jest ich więcej. Dobra! Gdzie ja podchodzę, nie? Tamten gościu rzuca granatami. Fajnie. Wow, no... Jesus Christ! Ty, gościu, się tam uspokój! No, kurwa! No, fuck my life, dobra. Powiem tak, trzeba się pozbyć tego typa. Bo ma mało HP, a potem jest do tamtego na górze, bo będzie krucho. Cios jeszcze. Co ty, stary, tam robisz? Witam. Gościu. Pierwsze się wyleczę. Po drugie... Dostanę sobie tutaj do gniewu się. I jeszcze cię dobiję. Super. Tu są jakieś rzeczy. Puchar, siekacz, legendarna broń. A propos, właśnie słyszałam, że tutaj w konwerterach można znaleźć legendarne bronie. Siekacz. Mogę go nosić i spójrzcie na te obrażenia. No tym to będę robiła siekę totalną, nie? Okej, czyli tutaj na górze mamy sprawę załatwioną, jeżeli chodzi o przeciwników. Więc musimy sobie jeszcze wejść na tamten okrąg cały. Zobaczyć.
Przydałaby nam się jakaś broń taka legendarna, wiecie jaka. Dystansowa, nie? Dobra, pobiegnę sobie tutaj po tym okręgu, zobaczymy jak tutaj to wszystko wygląda. Zastanawiam się, czy jakiś jeden jeszcze ten formator zdążymy zrobić. Tam na dół chyba mi gościu spadł, ale to akurat tam nie będę schodzić. Tam jest obszar skażenia zresztą. Tutaj jeszcze chyba był jakiś kurator po drodze. To zobaczymy przy okazji, jak się moja broń sprawdza. Jest kurator i jest podżegacz. Jeden jeszcze. Opłacało się, powiem wam. A to nie jest zwierzchnik? Oj, nie wiem. Nie, kurator zwykły. Jezusie, ale robię siekę. A ty co robisz, gościu? A, bo on ma granat, nie? Dobra, bo tam się też odpalili na mnie już. Ten podżegacz mi chciała, nie? Dawaj. I teraz tak, kuratorzy obaj zostali mi. Ty nie rzucaj mi tym granatem, powaliło cię. Jezu, ale ja robię teraz obrażenia tą bronią, a ona jeszcze nie ma tych. Jeszcze jej nie zaklęłam niczym. No, on umarł, bo się na plecy przewrócił, no. Przepraszam. Wiecie co, może na podżegaczach tak nie widać, ale na tych kuratorach to jest niezła jazda. Sru. Do widzenia panu. No i dobra, i tu już jest wyjście. Zgarnę jeszcze co mogę. I lecimy stąd. Dobra, tam na dół już nie złażę. Czyli co, tutaj mamy formator ogarnięty cały. Epsilare. Dobra, zrobiliśmy Epsilare, zrobiliśmy Gammare, czyli zrobiliśmy trzeci formator i piąty formator. Tu jest wejście do Betary. Aha, rozumiem. Teraz mi nie będzie pokazywało komputerów, bo w teorii już mogłabym tutaj zakończyć. Deltara miała gdzieś tutaj komputer. Może do Deltary byśmy ją zrobili, nie? W ogóle jak jest to jest z czasem, bo to też jest dosyć istotna rzecz. 7 minut mamy. Dobra, czyli tak jak myślałam, będzie formator na odcinek, żeby te odcinki też nie miały nie wiadomo ile czasu. Teraz bym tylko chciała zerknąć na szybko, czy na pewno nie znajdę Dawkinsa tutaj gdzieś na dole. Przy ognisku. Bo to mi jeszcze sens powiek spędza. Gdzie to było? To było tak jakby po drugiej stronie. Tak jakby tutaj. I tu. Tu był ten las, gdzie żeśmy się przekradali. A tutaj mieliśmy to zejście, tak jakby. Tylko zerknę. Prawdopodobieństwo przeżycia niebezpiecznie niskie. To było to ognisko. Tutaj nikogo nie ma. Ale jeszcze jest to drugie ognisko. Ten drugi obóz. O, tu się potworki pojawiły. Na przykład skalne smoki. Jak teraz? O Jezu, sieka totalna. Bez umiejętności. Spoko. O, to tutaj żeśmy centralnie zaczęli grę. Aha, robactwo. Nie myślałam, że coś się tu zrespi. Ale ta szarańcza w ogóle. Ja jej robię wszystko. Ona w sumie robi mi praktycznie nic. O, proszę bardzo.
Tutaj żeśmy się przekradali, nie wiem czy pamiętacie. No, wow. Tu się nam niedaleko odpaliła taka scenka z ucieczką. Tam mieliśmy ruiny. Spoko w sumie. Tutaj właśnie jest ten teleporter. A myśmy zaczynali tutaj grę. Wiecie, sprawdzę sobie te dwa ogniska tak... No zobaczymy, czy kogoś tu znajdę, czy nie. Raczej to jeszcze nie ten moment. No. Dobra. To tak, moi drodzy. Myślę, że faktycznie zaczniemy sobie w kolejnym odcinku Deltarę. Sobie ją zrobimy. Jesteśmy przed nią. Wyłączymy każdy konwerter. To jest 30... To jest 3150 expa dodatkowego. Jeszcze może tylko na koniec. Wrócimy do bastionu. Ja bym sobie może zakleła jeszcze tę moją broń. Tylko zapomniałam, gdzie było to miejsce do zaklinania. Chyba u siebie mam. Prasa do pocisku, warsztat broni dystansowej. Do ulepszania broni tutaj. Ciebie zaklinamy, użyj. I teraz co ja mogę w ciebie sobie wrzucić? Premia do ciężkiego ciosu. Wow, naprawdę fajnie. Nie mam za bardzo dużych kamieni, tylko wszystkie mam takie malutkie. Premia doświadczenia potwory. 1. Premia do odporności. Dobra, premia do ciężkiego ciosu. Tutaj sobie wrzucimy. Premia doświadczenia. I tutaj sobie wrzucimy żółty kamyczek. Premia do odporności albo czarny. Może to, bo teraz sporo chodzę z towarzyszami. No i dobra, moi drodzy, dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten odcinek. W kolejnym odcinku zajmiemy się Deltarą. Raczej nie zdążymy zrobić nic więcej, bo właśnie widzę, że w sumie tak jeden formator na odcinek, szczególnie, że jedne są większe, drugie są mniejsze. Została nam Alfara, Betara i Deltara. Także to przez kolejne 3 odcinki będziemy robić. Dzięki Wam serdeczne, trzymajcie się i cześć.